Jeżeli grupa dominująca w klasie jest grupą dobrze uczącą się, to całość klasy podciąga się do grupy dominującej. Jeżeli natomiast grupa dominująca to jest grupa taka trochę rozchuliganiona, to cała klasa obniża swój poziom. I to również działa, jeżeli chodzi o kwestie religijne i motywacji religijnych. Natomiast również bardzo ważna jest rola nauczyciela religii. Czy on ma rzeczywiście właściwie ustawione sprawy swojego posłannictwa? Czy on chce czegoś nauczyć? Czy on chce przybliżyć młodych ludzi do Pana Boga? Czy też chce przetrwać ten czas nauczania i pozostawić analfabetów religijnych? Natomiast jak młodzież traktuje lekcje religii? No, różnie traktuje też inne przedmioty, więc lekcje religii tutaj nie są jakimś ewenementem w skali szkolnej. Wydaje mi się, że jeżeli nauczyciel religii wie, czego chce, jeżeli robi to, naucza z zapałem, jeżeli robi to ciekawie, jeżeli umie pociągnąć młodych ludzi, to oni też będą się uczyć religii, mimo że pewno będzie miał jakieś problemy i z porządkiem, i problemy z ich zachowaniami. Młodzi ludzie bardzo często próbują nauczyciela, nie tylko religii, każdego nauczyciela, na ile sobie pozwoli. Jeżeli zobaczą, gdzie jest granica, będą się uczyć.